Hola, z tej strony Lakota Joe i witam was w kolejnym filmie na moim kanale z gry Far Cry 6. Nie dodawałem żadnych filmów ostatnio z pewnych względów znowu. No i też dlatego, że wam się przyzna, że niestety nie cieszą się one, zwłaszcza z Far Cry 6 jest zbytnią popularnością na moim kanale. Ale mówię, niech tam stracę, nagram sobie kolejny właśnie odcinek, zobaczymy jeszcze jak się przyjmie. Także dzisiaj zagramy sobie w kolejną misję fabularną, ze względu na to, że poprzedni odcinek był taki właśnie, że mieliśmy jakby taki add-on, przeszliśmy pod tytułem bodajże Zniknięcie. Tak, czy taki coś jakby a la DLC, po prostu myśmy to sobie ograli. Jak ktoś nie widział tego filmu, to go odsyłam do niego, macie tego właśnie na karcie. No i dobrze, tyle w ramach wstępu, zacznijmy kolejny odcinek sobie. Biczo. Ay, nothing's been right since Paolo. Czemu musimy w krótkim. Najprościej mówiąc, tutaj właśnie odbić naszego Paola. Jak już jesteśmy tak wysoko, to zrobię sobie to oczywiście standardowo. Od razu rozpoznanie, to już widzę snajpera. Snajper z jednostki specjalnej. Komandosi to są. Na razie widzę tylko kurczę jego. Nie wiem, zabije się? Nie, nie zabije się, bo mam tutaj spadochron właśnie. I kombinezon do szybowania też. Dobra, może tutaj, bo już tam dalej się zaczyna ten teren jakby z tej strefy zamkniętej, to nie mogliby je tutaj strzaić. No, na pewno to jest ich dużo. Dobra, więc tak, ja nie mam oczywiście snajperki, tak się wybrałem mądrze na misję, słuchajcie. Pistolet mam z tłumikiem i mam jeszcze te noże do rzucania, no z tego raczej, chociaż ja jeszcze mam też disco z Locos, no to coś tam do działania po cichu mam, dobra, umówmy się, że mam. No tak, wyzywają nas tutaj od terrorystów, podburzają mieszkańców kraju przeciwko nam, bardzo miło z ich strony. Dobra, gdzieś tutaj trzeba się jakoś dostać rani. Tutaj, tak? Już tak dawno nie grałem, że nawet nie pamiętam wam. Szczerze się przyznam, kim był ów Paolo. To się. Oj, uwaga. To się zastanawiam, czy jest sens ich wszystkich tutaj zdejmować. No, alarm jest tam. To jest kamera. A żebyś wiedział, koleżko. Ten mnie kurwa widzi. Złamas. Ale oni są też mądrzy, kurde. Zamiast się zainteresować i podejść, w tym wypadku by mi to nawet pomogło. Przynajmniej bym patrzył, bym go mógł załatwi po cichu. Ach, te spadki FPS-u, was bardzo za to przepraszam, już tak się starałem to ustawić, ale w dalszym ciągu tego porządnie zrobić nie potrafię. Chyba słyszę ich więcej. Ktoś powiedział, powtórz rozkaz tam. No, jeszcze jeden gdzieś musi być. Tam jest jeszcze jedna babka. Dobra, to czekajcie, tu może gdzieś było przejście jeszcze, o super. Fajnie by było, gdyby tu by szło przejść jeszcze gdzieś, o fajnie. Tylko tu muszę też uważać, żeby ich czasami więcej nie było. Dobra, teraz byłoby dobrze. Chyba, że nie daj Boże jeszcze jakieś cwele tu gdzieś są. Tam chyba jeszcze widzę jednego. Nie, to jest takie białe, to mi się dawało, że ja widzę jednego z nich w mundurze, bo te mundury są takie białe jakby miejscami. Dobra, a może nawet udałoby mi się, słuchajcie, to zrobić w ten sposób, że tymi drzwiami tu wejdę. Tylko nie od... nie... nie odwróć mi się akurat. No. W takim momencie odwróciła, że nie szkodzi. W środku jest ich mnóstwo. Dlatego alarm neutralizuje.
Przynajmniej jeden, dobra. I wszystkich nie będziemy likwidowali, tylko tych, których trzeba. No i najwyżej postrzelamy się później z nimi. Niech tak będzie. Ja bym wolał się w Far Cry'ach tylko skradać. Ale niestety nie jest to zawsze możliwe. Gdzieś słychać kolejny alarm bodajże. Niestety nie tutaj. No i się strzeli, że tu jesteśmy, bo już wiedzą, że alarm został zepsuty. A to będziemy się chyba z nimi strzelać wcześniej jeszcze niż myślałem. Leki. Zawsze w grach trzeba wszystko podnosić, co się gdzieś widzi. Tył zabezpieczony, przynajmniej chwilowo. This looks bad. Barlo, where are you? Już mi się chyba przypomniało. Paolo to był chyba jeden z tych raperów, co? Tak mi się przynajmniej wydaje. Około tutaj może chodzić. No, nie byłem pewien, czy mu heada zasadzę. Tu słyszę, że komuś jest chyba wesoło, takie nucenie jakby było słychać. Ktoś łazi gdzieś. Tam. No tak. Gra mi się zacina, niestety. Kiepsko to wygląda, wiem. A co tam w ogóle jest, że ona stamtąd wylazła? Ja mu nic to nigdy nie pogardzę. Tu gdzieś cały czas słyszę, że gdzieś ten alarm jakby był. Kolejny head. Tam on gdzieś jest, tam mi pokazuje chyba. Dobra, użyj klucza. Tutaj możecie sobie to przeczytać. Dobra. I'd like to think you're here to see your dear friend Bembe. But we both know you're after Paolo. Where is he? He's supposed to be on a first class flight to Miami right now. No to co żeśmy tam czytali właśnie. No, no, no. This was one of life's rare surprises. Soldados were waiting for me, Rojas. So I struck a deal. So that's when you sold him out. I traded for my freedom and came back. But I'm not heartless. I will tell you where they took him. Paolo's in a resort in Barrial. If they've done anything to him, I'm coming for you. Promises, promises. If I were you, I'd hurry, Rojas. Paolo's not in the safest of hands. Jakie zaskoczenie. No dobra, i co teraz? Musimy... El Doktor zabrał Paola do kurortu, ale którego? No to będziemy musieli teraz rozkminić, o który... konkretnie chodzi. Na szczęście tutaj mamy ten helikopter. I za jego pomocą spróbuję się przelecieć tutaj. Ale raczej nie uda mi się tego zrobić po cichu pewnie. Na szczęście nasz helikopter jest uzbrojony. A, jeszcze tutaj są te rakiety właśnie. Musimy tutaj jakoś uciec z tej strefy, to może przestaną nas ostrzeliwać. No nie, jednak zjebali nas. Dobra, wysiadaj z niego, chłopie, bo zaraz to może wybuchnąć. Jak teraz to wybuchnie, to nas nie ma.
Oj, co mi się z tą grą dzieje i z tym programem? Dobra, coś tam ktoś zaczął gadać, ja też jeszcze szybko uzbroję w jakieś... Przydałoby mi się, słuchajcie, zamiast tej spluwy za światu z poprzedniego odcinka jeszcze, jakieś RPG. Dobra. Dobre. A to zaś ten grubas. To znaczy, że facet ma przejebane, kolego. Bo czekajcie, może nie będziemy niszczyć helikoptera, tylko może by odstrzelił pilota. Nie, za późno, trzeba zniszczyć go. O kurwa, jeszcze tu jacyś inni są. No niedobrze, niedobrze. Co jest? Napierdalają teraz do mnie. Jeden, że śmigłowiec, jest też jakiś pieszy żołnierz się akurat napatoczyć musiał. Cholera. Jak tu się leczyło? Już nic nie pamiętam z tej gry, co tak dawno nie grałem. Na jaką literę było leczenie się? Na Z? Tak, na Z. Dobrze, to jednak coś pamiętam, spoko. Wow, ale fajne tutaj taka dżungla. Dobra. Szukają nas dranie. Helikoptera już raczej nie zdobędziemy chyba. To chyba, żebym go kurwa trafił, tego pilota tam. Nie trafiłem pilota. To jest ciężko trafić. Da się. Niektórzy umieją to zrobić. Ale niestety ja do tych osób się chyba nie zaliczam. Gdzie? Tam. Trzeba trochę jak w Wietnamie teraz. Taka dżungla i taka zasadzka jakby. To właśnie oni się powinni czuć jak w Wietnamie, bo to my jesteśmy w końcu partyzanko. Dobra, a ten śmigło to... Nie wiem, dobra, nie będę się kopał z koniem. Ale śmigło wypadałoby mimo wszystko jednak rozjebać, bo... Zobaczą nas na otwartej przestrzeni. Trafię? Nie. Niestety. O, teraz. No, chyba nie trafię teraz. A ja trafiłem, dobra. Dostał, dobra. Jesteśmy w miarę bezpieczni, no chyba, że dowiózł się ktoś do nas do kampi. Dobra, weźmiemy nasz samochód w takim razie, nie będziemy latać. 2 kilometry stąd są te kurorty. Dobra, to widzimy się tam na miejscu. Jeszcze ktoś mnie tam zdąży od tyłu wykryć. Uwaga, śmigło. Pewnie będziemy musieli wszystkie 3 przecząsnąć. Te kurorty, no chyba, że będziemy mieli szczęście, no to akurat już teraz ten pierwszy będzie. Gdzieś tam leci śmigło, nie wiem. Jeżeli zaczną mnie wykrywać, to pokażą z której strony. Tutaj. No niestety, tutaj akurat musiało śmigło przylecieć jak na złość, oczywiście. A gdybym tak spróbował jednak tego pilota mimo wszystko odwalić, mogłoby być całkiem śmiesznie. Nie ma lunety, co? Nie ma lunety przy tym karabinie. No i całe... No chyba, żebym jednak go musiał... No to już nie będziemy mogli po cichu wkroczyć. Trudno, no. Spierdoliłem to spierdoliłem. Za osłonę. No niestety, już nie mogę więcej rakiet tutaj wystrzelić. Kurde, akurat musieli się tutaj
Ja nie wiem, może tak to miało być w tej misji, że tutaj ten śmigłowiec musi być, nie wiem. No, niewielkie obrażenia mu zadaję, ale zawsze. Dobra. Nie wiem, czy to ich tutaj zaalarmowało, o ile tutaj są jacyś. O, kolejny tu jest żołnierz gdzieś. No to już trudno. Tu będą tylko sami żołnierze, jeszcze kolejni kurwa tutaj jadą. No nie mogę coś tej misji tutaj normalnie wykonać, ej. Ciągle ktoś się do nas dowala. Nie ma go tutaj, dobra. To już wiemy, że go tutaj nie ma. Tam strzelają do nas, gnoje. Tutaj chyba ktoś nam... To się jeszcze chyba partyzanci do tego wtrącili. Dobra, to już jest niedaleko. Więc w tym kurorcie go nie ma. Dobra, ma kolejne lekarstwo, jakbym został ranny. ...200 metrów... Nie chciałem noża. Ja teraz grałem w taką inną grę. Bardzo często. Jeszcze mi się myli właśnie jakie tam klawisze były używane do czego z tym tutaj. El Parque Mesozoico to właśnie tam była ta misja specjalna właśnie. Może pamiętacie jeszcze. Znaczy tego bębę od razu udupić, jak mieliśmy okazję. Dobra, tu może będzie szło się trochę poskradać, nie można skanować pojazdów. Ale ludzi można skanować. Uwaga, już mnie widzi gnój. Ale chyba jest tylko jeden, co? Nie, nie jest tylko jeden, jeszcze tam się na czerwono coś świeci. Nawet słychać, jak ktoś przez radio gada znowu. Tu jest. A raczej był. Tędy się dostanę do środka? Chyba nie bardzo. Jakie ładne, wakacyjne. Paolo, jest Dani. Paolo! On tu jest. Gdzieś tu musi być. Tu. Zobaczmy, co tam się będzie dziać teraz. Cutscenka. O kurde. Aleśmy wpadli, ja pierdolę. Love these new phones. They're so thin. Jaki psychol! Is a part of progress. Yeah, I learned that from Castillo. Look at Bibero. It would have gone nowhere if I hadn't. Psychol uczył psychola. You know, orphans like you make the best test subjects, along with the poor. Anyone on the fringe of society. That's 0.5 cc's of PG-240, what you call the poison. It's being pumped into your bloodstream. Doctor's orders. All I have to do is call. No to nas urządził gnojek. Miss me, motherfuckers? Come on, Karina, you're safe. You're with me now. He put something in me. Oh God! He put something in me. Oh, kurde. Get up to Matthias. Fucking go. Oh, okay, okay. Talia dostała. To będziemy mieli strzelanie pewnie.
Muszę natychmiast wsiąść do tego samochodu i pojechać do Matiasa. No i my się tak teraz czujemy, że nie możemy biegać, bo ona... No właśnie, ona zatruwa teraz. Się pożygał. Organizm się broni. No, ciekawe, jakby będziemy jechać. On tu naprawdę siedzi, że to jest jakieś takie jakby omamy jego. No dzięki tobie wspaniale. No właśnie, tak jak mówiłem, że to będą chyba jakieś tutaj jego halucynacje wołane tą trucizną. Shut the fuck up! I have one request. Please leave your body in one piece for the autopsy. Co to teraz było? No rogatki wjechaliśmy. Nie. To by auto w ogóle nie było w stanie ruszyć dalej. Co tu się dzieje? Lita! No! This is surreal! Don't you get it? I never should have been on that boat, Danny. You put me there. We had to leave. Castillo was strzelają jeszcze. No, Danny. They were coming for you. I should have been with Clara, but I came to the city to say goodbye to you. How was I supposed to know? You took my place in Libertad. You just left my body rotting on the beach. It should have been you. Nie wiem, czy dobrze. Nie wiem, czy dobrze jadę. Tak, dojadę tą drogą, dobrze. Jeszcze se znaczy jakiś ustawiłem, tego nie chcę. To wiedzieć ile. Dobra. To i tak pokazuje, ile metrów zostało. No cóż, to jest Far Cry, tu zawsze były halucynacje wywołane różnymi tam, jeżeli nie substancjami, to właśnie jakimiś osobistymi właśnie przemyśleniami bohatera. Tutaj właśnie pojawia nam się Lita. No, nic nowego. The Sorbel Body Shop has such a better ring to it. Alejo? Do you know what Weirfano says to me? He screams, pity fuck. I was supposed to be drowning in Yankee pussy. You weren't supposed to die. It all happened so fast. I wasn't supposed to die. Is that all you have to say to me? You left my fucking corpse on that rooftop. They were going to kill us too. Nie, chyba już dalej może przejść nogami, zdaje mi się. Alejo. Czeka ci operacja, kolego. Muszą to z ciebie wyciągnąć. No, powinien tutaj już dotrzeć na piechotę. Co tu się dzieje? Dobra, jesteśmy. Danny, you're next. Paolo, keep her steady. I shouldn't have left her. I shouldn't have left her. It was fucking Bembe. He sold us out. Not like this. Not like this. We were supposed to put it together, remember? Nie rób tego lepiej, chłopie. Danny! Jest zesperowany. Welcome back, idiot.
Ciekawe, co z nią. You're both lucky you have the best doctor in Yara. Where's Paolo? Just outside. Said he had a war to plan. Fuck. Now cut yourself open again, and I am not putting you back together. No nieźle. Ukończyliśmy sobie w takim razie właśnie kolejną misję fabularną. I to byłoby już na wszystko w tym filmie. Nie wiem, ile on już trwa. Tutaj na pewno nie trudno przewidzieć, że na samym odcinku będzie się tego bębę całego załatwić za tę krzywą akcję, którą nam zrobił. No mam nadzieję, że odcinek mimo wszystko się podoba, że tutaj no, ta gra jako taką wygląda. I przynajmniej liczę na 2 lub 3 lajki pod tym filmem, a jeżeli nie o nie więcej, jeżeli tak już mam właśnie na tym kanale i niestety średnio się to interesujecie, w co się bardzo wam dziwię, bo to jest naprawdę fajna gra. W ogóle wszystkie Far Cry'e osobiście bardzo lubię. Powinniście się bardziej tą grą zainteresować. Także dziękuję, także mam nadzieję, że przynajmniej tutaj trochę tych lajków zostawicie pod tym filmem. Dziękuję jeszcze raz każdemu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który się pojawi wkrótce. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, cześć i do następnego.